Dzień dobry, nazywam się Ewa Wilmanowicz i na co dzień zajmuję się tematem budowania osobistej reputacji i reputacji organizacji. Kiedy na rynku ukazywała się moja pierwsza książka, Osobista reputacja jak budować markę w dobrym stylu, mimo, że zbierałam bardzo dobre recenzje, zarówno wśród blogerów, influencerów, ale także zawodowych recenzentów, najbardziej zawsze cieszyły mnie opinie czytelników i wiadomości, które dostawałam, a które brzmiały mniej więcej tak, zmieniłem coś w swoim życiu. To pozwoliło mi uporządkować swoją wiedzę i inaczej spojrzeć na markę. Ponieważ Ponieważ budowanie reputacji niewiele ma wspólnego z popularnością, niewiele ma wspólnego z kreowaniem wizerunku. Chodzi o wypracowanie renomy własnego nazwiska, które pozwoli ci cieszyć się szacunkiem, autorytetem, ale także lepiej zarabiać na swoim nazwisku tylko dlatego że ludzie dostrzegą w nim jeszcze większą wartość. Czy zastanawiasz się czasem, jak to jest, że niektórzy przedstawiciele zawodu mimo że potrafią dobrze wykonywać swoją pracę? Nieustannie potrzebują zabiegać o klientów, ci ciągle zmieniają terminy, trzeba się do nich dostosowywać, a jednocześnie cały czas myśleć o tym, co będzie dalej. Jednocześnie w tych samych zawodach funkcjonują osoby, które można powiedzieć zarabiają właśnie na swoim nazwisku. Nie tylko mogą dyktować dużo wyższe stawki, ale jednocześnie nie narzekają na brak klientów, a ci są bardzo zadowoleni z ich usług, nawet jeżeli one wcale tak bardzo nie wychodzą ponad średnią. Jak to jest, że jedni Psychologowie, dentyści, yy, trenerzy rozwoju osobistego mogą cieszyć się dużą renomą, mogą zarabiać na swoim nazwisku, mogą firmować swoim nazwiskiem kolejne usługi i produkty, i one będą się cieszyć popularnością. A inni muszą zabiegać o każdego kolejnego klienta, o każde kolejne zlecenie, nawet jeśli są dobrzy w swoim fachu. Za to właśnie odpowiada budowanie kapitału reputacji. Kiedyś taką reputację budowało się latami, i można powiedzieć, był na to czas, ponieważ pracowało się w jednym zawodzie, a zdobyci raz klienci pozostawali przez lata. Lekarz, prawnik, architekt pracował przez większość życia w jednym miejscu. Często ten zawód przekazywany był z ojca na syna, z rodziców na dzieci, i w ten sposób renomę było łatwiej budować, rozwijać, ale także utrzymywać. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, w dobie szerokiego dostępu do wiedzy i ogromnych możliwości komunikowania się, potrzebujemy w szybkim tempie uwiarygodniać własne nazwisko, budować renomę własnego nazwiska i wzbudzać zaufanie wśród kluczowych dla nas osób. W tym właśnie pomaga. Technika, między innymi skojarzeń z, twoich, z Twoim nazwiskiem. Pomyśl sobie teraz, jakie skojarzenia powinno wywoływać Twoje nazwisko. Nie zastanawiaj się, jak wiele robisz rzeczy, nie zastanawiaj się nad tym, jakie szkoły ukończyłeś i co oferujesz, tylko co chcesz, aby kojarzyło się z Twoim nazwiskiem? Co mają pomyśleć ludzie, którzy usłyszą Twoje imię i nazwisko? Zobaczą je w internecie, albo zobaczą Twoją twarz na wystąpieniu, na ulicy, albo gdzieś w mediach? Jakie skojarzenia chcesz wywoływać? Bardzo ważne jest to, aby skojarzenia były dokładnie powiązane z wartościami, jakie wnosisz w życie innych. Zatem niech nie będzie to samo w sobie wykształcenie albo Twoja profesja, tylko wartość, jaką wnosisz. Może to być rzetelność, może to być świetnie wykonana usługa, może to być terminowość, a może dyskrecja, która jest dziś niezwykle ważna, a może po prostu profesjonalizm, szeroka wiedza, albo fakt, że ludzie czują się świetnie i dobrze się bawią w Twoim towarzystwie. W zależności od tego, jak różne chcesz wnosić wartości w życie innych i z czym chcesz się kojarzyć, inne narzędzia będą potrzebne do wzmacniania Twojego kapitału reputacji. Jednak już samo odpowiedzenie sobie na to pytanie. Z jakimi wartościami chcę, aby kojarzone było moje nazwisko, pozwoli Ci ujednolicić Twoją komunikację i podjąć działania, które będą sprzyjały budowaniu reputacji, właśnie w tych obszarach, które chcesz wzmacniać, w świadomości Twoich klientów, kontrahentów, współpracowników, ale także przyjaciół i rodziny. Jeśli szukasz więcej inspiracji w tym zakresie, w jaki sposób budować swoją osobistą reputację, zachęcam cię do lektury książki, ale także oglądaj kolejne materiały wideo, w których opowiem ci, w jaki sposób wykorzystywać kapitał reputacji i w jaki sposób skutecznie go budować. Zapraszam.